Jestem alkoholikiem na imię Wiesiek. Ty się nie wtrąca, jak prowadząca prowadzi tam. Tak jest, proszę pana. Bo jestem na emocjach. Kochani moi, no ten, tutaj takie sprostowanie. Ja pomagałem przejść przez program koledze hydraulikowi. I on miał odłożone 60 tysięcy euro, nie? Hydraulik zarabia więcej niż nie jeden menadżer klubu jakiegoś. Także to jest takie sprostowanie. Natomiast co do tej samowystarczalności, no to no ja też nie jestem niestety samowystarczalny. Był samowystarczalny, to ja bym tu w życiu nie przyszedł. Nie? Po co? Ja bym sobie poradził z tymi problemami, nie? Tu jeden kumpel dzwoni, drugi przed chwilą dzwonił, a ja nie mam oczu. Ja muszę przyjść na meeting tu i po prostu posłuchać was i okazuje się, że nie wiem, o czym mówił ten Bartek, tak? Dzwoni z Radek, bo wyszedł z telefonu. No właśnie, ale widziałem łzy, no to mówię, kurczę, to może ja nie mam co się tak rozczulać, może ja nie jestem w najgorszej sytuacji. Nie? Tutaj wiele osób, tak samo Witek po tym wypadku przecież. Ja też, tak jak Artur mówił, no, nieraz przyjeżdżam na jakieś miejsce i się modlę. Mówię, Boże, dziękuję Ci, że nikogo nie zabiłem i że sam jakoś wróciłem. Nie? Zwłaszcza, że zacząłem jeździć na tych bardzo ciężkich motocyklach i tylko takie mnie rajcują, a ja coraz starszy, coraz słabszy, coraz głupszy, zapominam, nie widzę, nie mam wiele tam. Zamiast iść w górę, no nie, to po prostu wszystko w dół, ale pycha i ten właśnie głupi łeb mówi, ty se poradzisz, człowieku, bo ty to jesteś inny, ty jesteś lepszy od nich. Ja pamiętam, jak zacząłem pić po 15 latach niepicia, to powiedziałem sobie, mówię, może oni wszyscy to i są alkoholicy, to na pewno, ale nie ja. Ja jestem przecież mądrzejszy, nie? To ja zrobiłem to, czy tamto, nie? Ale niestety, no. Wczoraj się właśnie tak ratowałem, pamiętam. Miałem takie poczucie niskiej wartości, nie? I zacząłem mówić właśnie o tym, że założyłem kiedyś grupę, no, na którą zaczęli przychodzić sami celebryci, bardzo znani ludzie i tak dalej, i oni tam to takimi samochodami. A ja wtedy po zapiciu ledwo co, ale grupę ja założyłem, nie? To ja ją wymyśliłem. To ja przywiozłem ją ze Stanów, no nie? I nie zapomniałem po prostu tego im wytknąć po prostu, gdzie oni siedzą, w jakim miejscu, w klubie, który ja założyłem, na grupie, który ja założyłem. I to, tak się po prostu ratowałem, żeby w jakiś sposób im dorównać, nie? Ale tak naprawdę to tutaj przychodzę właśnie po to, żeby porównać się nie w tych zaszczytach, bo tutaj za chwilę byśmy się wszyscy prali i lali. Jakby tak każdy co chwila mówił, a ja mam tyle i mam to, mam tamto, a ja mam tamto i mam tego, a będę miał jeszcze tamto, nie? Tutaj nie po to się przychodzi. Tu jak jesteś bogaty i jesteś fajny, to pomóż drugiemu, nie? I okazuje się, że dupa, do kapelusza nieraz ci bogacze nawet nie mają co wrzucić, nie? A co dopiero pomóc drugiemu człowiekowi, nie? I nagle okazuje się, że te pijanie to nie tutaj, nie? Tutaj właśnie przychodzę, żeby mówić o swojej nędzy duchowej tak naprawdę, nie? Nie o tym, co jest fajne, nie, we mnie, bo to mnie nie rozwija. Tam jest gdzieś napisane w którejś czytance, że ból jest kamieniem probierczym. To,
to ja bym w życiu programu nie zrobił. Słuchajcie, no po co by mi tam z pół roku z kimś siedzieć i słuchać i czytać tą wielką księgę? Przecież tam jest 570 stron, nie? A to trzeba całą od początku do końca przeczytać. Ja ją przeczytałem już 14 czy tam 15 razy. Nie? Po co ja to będę robił przecież? Kurczę, no. A no właśnie po to, nie? Właśnie po to, że sam sobie nie jestem w stanie pomóc. I słuchajcie, jestem 40 lat w tej wspólnocie. Równo 40 lat i do mnie dopiero dochodzą takie prawdy, które mi mówili kiedyś na tych meetingach. Ja mówię, jakieś amerykańskie gadki, oni pierdzielą tam, żeby tam, pamiętam, Wiktor wtedy ze Stanów wrócił z tej High Watch Farm, nie? Przyjechał ten ojciec Martin na Uniwersytet Warszawski, nas tam z 800 alkoholików było, nie? On, taka cisza, nie? On wychodzi, pamiętam, Magda go tłumaczyła, Wiktor załatwi tą wielką aulę, nie? A słuchajcie, on mówi, co by się teraz stało, jakby te wszyscy byśmy byli pijani? 800 luda, nie? A tu taka cisza, nie? Słuchajcie, i ja nie jestem samowystarczalny. Ja tylko co mogę zrobić, to się mogę zesrać i mogę się napić, nie? Więcej po prostu nic nie mogę. Ja już się przekonałem, co znaczy moje te moje pomysły. Ja nawet jak nie piłem te 10 lat, 12, pamiętam, jak zakładałem ten pierwszy klub na Poznańskiej. Ja mówię, ja zrobię identycznie, jak widziałem w Stanach, nie? Pierwszy założyłem, to jeszcze nawet w Stanach nie byłem. A założyłem po swojemu, nie? Ten na siedzibnej. I ja myślałem, że jestem najmądrzejszy, najwspanialszy. Kurczę, blady, tacy ludzie mi pomagali, słuchajcie. Nie tam tacy, co tam mają samochód, czy tam motocykl. Wyspy mieli swoje własne, samoloty, nie? Tacy ludzie są w tej wspólnocie. Tylko oni przyjeżdżają Fiatem Pandą albo na piechotę chodzą, nie? Taka jest prawda o tej wspólnocie. Ten, co ma rzeczywiście, on nie trąbi o tym, nie? Tak jak ja, żeby tu Harley'em podjechać pod same drzwi, nie? Bo ja nie mam. Taka jest prawda. To jest moja nędza duchowa. Ja nie mam. Ja nawet nie mam tego Harley'a, bo to nie był mój, nie? Nówka, ale nie moja. Nie? I o tym trzeba mówić, a nie opierdzielić trzy po trzy para pantofli. Ja już, słuchajcie, się naoglądałem, jak fajnie, jak tego poszedłem na kolację do kolegi. Mówił o rodzinie, to, tamto, a syn do niego, weź te bransle, nie dotykaj mojego talerza. Było chyba siódme piętro. Ja to bym swojego wyrzucił przez okno normalnie, nie? No i zobaczyłem prawdę o tych wspaniałych domach, o tych ułożonych wszystko rzeczach, nie? Słuchajcie, gdyby ja był zdrowiem, to w życiu nie chodził, nie? Bym przestał pić i bym sobie prowadził normalne życie. Ale ja jestem ciężko chorym człowiekiem. Ja nawet nie wiem, co ja dzisiaj jeszcze zrobię, nie? Jestem tak podirytowany, tak poddenerwowany, że... No, najchętniej to bym ten wziął coś na uspokojenie, tak? I ten i się uspokoił, ale po prostu no nie ma innej szansy. Także dziękuję, że mogę tutaj być i jestem z wami. Dzięki. Zapraszam do spraw organizacyjnych.